Cześć, Janeczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Imeto, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na moim kanale i w kolejnym odcinku z gospodarstwa po babci Jadzi. Zaczynamy oczywiście dalej z sianokosami. W poprzednim odcinku tutaj było przetrząsane, tu było koszone. Paleta już tu się bawi w przetrząsanie, leci tam na grubo. A właśnie, zapomniałem wspomnieć o tym, że paleta jest ze mną, kurwa, ale jestem chuj hamnie. Zamyślony w chuj byłem. Ale no paleta jest, przywitaj się ładnie teraz. Siemanko. No, jest i jest paleta ze mną. I jedziemy z kręceniem wała. Takiego wała jak Polska cała, kurwa, tym dymie, kurwa, trzeba wyłączyć dym. Zostań. Dym trzeba wyłączyć dym. Diesel musi dymić. Przypomina mi cały czas o tym, że trzeba silnik robić 60. Tam. Panie, jeszcze pochodzi, dobre 10 lat. Myślę, że tak ze dwa razy sobie obrócę dookoła, bo... no tutaj nie, tego siana nie ma zbyt dużo, po prostu... nie chcę, żeby był taki wałeczek po prostu widny. Dlatego sobie oblecę parę razy dookoła. Muszę tu ogarnę od tych drzew wszystkich, żeby było ładnie. Cóż... widzicie, odcinek już się pojawił któryś tam z rzędu, a my dalej jesteśmy 5 dni przed premierą. Farminga 19. Dla was to już pewnie jakieś kilka dni po premierze, takie dobre kilka dni. A my dalej zacofani. Ale na spokojnie... Jest, kurwa, co za debile, jeszcze tu 17 nagrywają. Nie? Nagrywają, a 19 za... dla nich za kilka dni, no. Ale no... tak wyszło niestety, że musieliśmy się zabezpieczyć i materiał na dłużej przygotować. No ale... To nie znaczy, że 19 się nie pojawia, bo na pewno 19 się na kanale pojawia, bo to jest kurwa bardziej niż pewne. No chyba, że mamy problem z wymaganiami graficznymi, ale to wątpię, bo no, musi się pojawić i chuj, choćby nawet kurwa miał to w 10 FPS-ach nagrywać, to musi się pojawić. No. Bo to jest gra, na której się będzie opierał fundament kanału. Tak, teraz bijemy 10 tysięcy subskrypcji. O, bijemy 10 tysięcy subów właśnie z okazji tego, że... To wydamy wam bizona Patryka. O, widziałem wam bizona Patryka, jak będzie 10 tysięcy subów. I to nie jest żart, to nie jest żart. Albo nie wiem, Tucano Ericsson. Tucano Ericssona i co tam jeszcze można wydać? Co jeszcze można wydać? Czekaj. O, Ursusa 10-14 Marcela. Pewnie. Możemy. Akurat to jest bardziej niż prawdopodobne, wiesz? Bo Marcel nie wydał Ursusa, także będę mógł śmiało z nim pogadać i będzie z okazji 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Nie zgodziłby się na to w życiu. Z tego powodu, że 10 tysięcy subów to ja wbiję, owszem, ale za rok, albo za dwa, albo za cztery, albo nie, panie, damy radę. Będziemy grali na niewydanych modach od Marcela, od Katfanato. Suby będą, zaraz. Też prawda. Pamiętasz, jak wbijaliśmy 1000 subskrypcji na tym kanale? No, na Ursusie tego Bońka. No. Kiedyś to było. Kto pamięta te czasy, to może nam napisać w komentarzu, że jest pamiętam Ursusa. Jest z nami od 400 subów. Jest z nami od 400 subów. No dokładnie. Albo że jest z nami od początku też może napisać. Zresztą na pewno się nie spodziewamy. No mnie nie było od początku, więc przepraszam. No. Trudno. Szkoda. Albo napiszcie, że jesteście z nami od palety. O. Od czasów palety.
Od czasu, gdy paleta robi live. Codziennie, po 5 godzin. Albo gdy paleta grał ze mną na polskiej wsi. Tej pierwszej, najpierwszejszej, na Wielmorzu. No, na tych lagach tam największych. Na tych lagach. Z 64 na 4 od Katfana nie wydano. No. To zostawiłem troszkę, ale to się pasą przejedzie. Teraz już będę odcinał te wałki, bo nie mogę tak troszkę dookoła jeździć. Zabiorę, nówka się spisuje jak najbardziej dobrze, to jak widzicie, bez problemu wałeczek się tworzy i to tak całkiem komplet. Zetor będzie płakał, to jak ja będę w ten wałek wjeżdżany. Powiem ci, że czasem to jak tak spojrzę na ten swój kanał, to powiem ci, że ja zrobiłem w chuj w przód postępu, jeżeli chodzi o nagrywanie. To dobrze. Kiedyś intro było takie do dupy, że szkoda szczępity je. Muszę teraz tylko załatwić mi mikrofon i może nie nagrywam. No właśnie, mikrofon trzeba, no. Ale to już kurwa, nie wiem. No chyba, że to teraz coś wymyślę i postaram się nabyć mikrofon na USB. No coś to może zmienić. Tam nie ukrywam, że mikrofon na USB może zrobić jakąś rewelację na moim kanale. Ale to wszystko zależy od tego, jaki najtańszy mikrofon na USB znajdę. Bo ja tak się orientowałem, że najtańszy chyba kosztuje 70 zł czy coś takiego, to myślę, że nie będzie problemu, żeby go nabyć. Przetestować. Ja pojechałem tak, a co ja kurwa robię właściwie? Dobra, chuj, jeden wajk, bo będzie taki z dupy, ale też trochę wyprostuję tą łąkę. Tak, kiedy zrobię, żeby te wałeczki nie były takie krzywe. Teraz to się tutaj zawinie w jeden wałek wszystko. Ale tak tam wyleci. Przed szansarą. Pewnie, co się wyda? Przepukam delikatnie schowam. No i dawaj tego, zaraz czasem. No. Ciśniemy tutaj prasowaniem już. To zawinę jeszcze raz pod ten wałek i przejadę to po prostu jeszcze raz, bo o, taki wałek cienki się będzie słabo prasował. Na dwa razy go zrobimy po prostu. To już myślę, takie po dwa razy będę robił właśnie, to będzie się na mnie. Takiego wała jak Polska co? No, takiego wała ci robię właśnie. Nie wiem, czy jechać prasować Proximum? No, jak chcesz, obojętnie. Może Zetora. Dobra, garaż trzeba otworzyć. Trzeba Poltka przepalić, bo tam było. No ja Polek będę to człowieku na dotyk palił. No, tak.
trzeba by jeszcze raz ten dolek przylecieć, poprawić. Ja powiem wam, że specjalistą od grabiania taką grabiarką to nie jestem, bo ja preferuję raczej albo dwuzjazdową już, albo zwykłą karuzelową. Bo nie, znaczy inaczej, dwukaruzelową, ewentualnie zwykłą gwiazdą, o tak. To teraz dobrze powiedziałem, bo tak to pojebałem pojęcie trochę. Kolejka leci. Na tą łączkę zwinę, się zamienimy trochę. Bo takie zwijanie ciągle to może być nudne na filmie, a teraz film pojawił się codziennie, dlatego będziemy chcieli jakąś różnorodność wprowadzać na odcinkach, zamieniać się w trakcie pracy, żeby to nie było takie passé. Bo tak to tam jak odcinek się pojawia. Trochę mniejsze te. No chciałbym mieć, ta drobiarka tak zwija. Ty, no powiem ci. No ten wałek, no to chyba nie będzie się źle. Nie dziwię. Ten wałek to ja akurat się nie dziwię, pan. Bo to był ten, co objeżdżałem go 3 razy dookoła chyba. Kurde, no na podniesieniu. Razy dookoła było bieżane, to tam jest siana pół. Te kolejne już takie nie będą kolorowe. Niestety. Którzy to budowali z tym pokazem. Czy ja go zbiorę w ogóle tu? Ja tak ledwo, ale... Ja teraz to wymyśliłem, że zwinę całą resztę tego w jeden dalej. Już takie są chyba takie wypierdziałki, że nie chcę tego po prostu już omijać, tylko mnie śmigą w jeden dalej wszystko. Kurde, nie pikało coś. Pikaczkę trzeba naprawiać, kurde. W końcu. Czuła się? No tak pika, jakby nie chciał. Jakby nie mogło. Tu też pokój na grubości jego. No ci mówię, że tamten to był taki trzaśnięty fest. Dookoła ten pierwszy. Na grubości. Średnio zajęło mi jakieś 15 minut ogarnąć tej łąki. Że myślę, że tamtą też w około 15 minut powinieneś zrobić. Że myślę, że trochę tworząc czas. A akurat i łąkami powinniśmy wyrobić na pierwszym odcinku, żadne sobie owijanie i
i już złożenie, tak? Kładę już na kolejną łączkę, to zaraz się zamienimy. Ja się teraz tam pozwiję jedną, a ja sobie pasuję. Muszę to teraz odpalić tutaj, żeby wiedzieć, co się dzieje. Jeszcze nie lagowało, to było dobrze. Bardzo dobrze. No to troszeczkę. Ale to przeze mnie czy przez siebie? Nie wiem. Bo nie przeze mnie była taka pora. Ja to ogólnie wszystko mam odpięte, to się... Nie wiem. Trochę tych kuleczek wyszło, nie powiem, że nie. No zobaczymy, co będzie po pryskaniu. No. Czyli na wiedziany troszeczkę to zobaczymy. Będziemy mieli to porównanie bardzo rozsądne tego, co będzie. Kurwa, no, piszę w tym. Kto ci tam żyć nie daje? To jest ogłoszenie, przecież. Ja zapiję na tym telefonatę, kurde, i zauważyłem, że mam pasa pewnie. Ale tak, bo ja słyszałem taki mit, że tutaj na Season Modzie znika siano, jeżeli chodzi o belki. Jak nie są pod zadaszeniem. A czyli jeżeli pod naszymi zadaszeniami pada deszcz? No to nie powinno ich zlać niby. Co? To nie powinno ich zlać. Teoretycznie. Ale pod naszymi praktycznie to nie wiem. Ale pod naszymi zadaszeniami pada deszcz chyba. To do kolejne wydatki, trzeba wiotę postawić. Jakąś. Ja pierdzielę.
A jest taka specjalna rzeka, przez którą nie pada? Chyba jest. Taką nadzieję, bo... Znaczy zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Zrobimy sobie test, po prostu. Nie, to ja zrobię test jutro na singlu i zobaczę. W sumie ty masz zawsze czas, to robić testy na singlu, to jakbyś zrobił, to by było dobrze. Pobawię się z tym później. No nie dzisiaj, już jutro. Przyjechałem, jak on idzie. Powoli. Też latasz dookoła, ładnie. Już raz ze 3 razy objechałeś, nie? Dwa. To możesz już go odciąć chyba, nie? Dobra. Odjeżdżam teraz to za tobą, bo tam nie objadę dookoła. To już możesz 3 razy dookoła to odlecieć. Bo w takich zawijasach jak tutaj mamy, na tej łące. No niestety taka łąka się trafiła, no bo była tania. A wszystko inne drogie. Chyba tutaj ciężko to było przyjechać. Wszystko inne drogie, także musieliśmy się niestety uzbroić w cierpliwość i do tej łąki zwłaszcza, no bo ona jest taka jaka jest, jest dziwna. Może kiedyś się uda tutaj dokupić ten kawałek tutaj od tego gospodarza. To by było w sumie dobrze, bo wtedy całość tutaj wpytał ładnie, to nie byłoby już takiego problemu z tym. I jedynie tutaj ten kawałek między drzewami by był. Ale naprawdę powiem się, że jestem zadowolony, bo mimo tego, że mamy teren górzysty, to te belki nie spadają. No. Naprawdę spoko jest to zrobione. Kurde, ciągle pika i pika. Pika, flakonika, kurwa. Na pewno strasznie szybko. Belek będzie naprawdę dużo tutaj. Nie ma co gadać. Ja nie wiem, czy jakby... na razie, kurde, poleciał wszystko w kiszonkę i sprzedał to i był biogazowy. Chcesz. Czy to by nie był zysk? Dobry zysk? Taki dobry wpój? Nie wiem. Jak myślisz, jak jest kiszonka uplasowana tutaj w cenach ogólnie? Gdzie to jest? Cały czas tak samo stoi. Gdzie to jest ognia? Gdzie stoi? Nie widzę tutaj, szczerze powiedziawszy. Jeżeli mam być 4, to tu przynajmniej nie ma. No ale belki wiesz, gdzie się sprzedała kiszonka. Aha, faktycznie. Tak, belki. Tam to dobra. Czyli tam będzie to po ile? Po 4200 chyba wchodziło, nie? Chyba. 4200 wtedy to za 4 tony to wychodzi. No to cena dość... Cena dość dobra, nie powiem, że nie. Ale zabawy z tym sianem też jest trochę, nie? Z sianem, no w tym przypadku robimy siano, można by na kiszonkę specjalnie zrobić tak, żeby skosić i tylko zgrabić, nie? Może by coś takiego opanował, żeby drugi pokos skosił na kiszonkę. Wiesz co biega? Bo trawa na sezonie się chyba szybko rośnie w miarę, nie? No, mówię ci, no, na jedzie będziemy już żeby... zrobić.
tu jest do góry. Że plany ogólnie mamy duże, rozwojowe, bardzo rozwojowe. Chcemy pozwolić się już nowszy sprzęt powoli. Kto wie, może też w przyszłości się kupi jakiś lepszy siewnik, te sprawy, wiadomo, bo większość szerokości. Obecnie to mamy te siewniczki takie widne, że no, ciężko nam jest po prostu pracować. Nie? Może w przyszłości się kupi po prostu większy areał, pół też. No i no ja przynajmniej planowałem dokupić jeszcze jeden kombajn. Bo chciałbym mieć tutaj prawdziwe kurwa imperium. Nie? Jak wyjdę stąd, to ma być imperium. To ma być imperium. Po prostu zaczynaliśmy od małego traktorka, od małej 60, od Proximy 80-konnej, a zrobiliśmy tutaj takie cuda, by po prostu świat o tym usłyszał, to trzeba zostawić naprawdę dobre wyniki. I bardzo bym chciał, żeby nam się to udało. Uła. To ciekawie. Przyhaczył parawanem. Nie, dobra, jestem już odpisany, tylko tak myślałem właśnie. Teraz to obejść dookoła. Fajnie się już to zwinąć razem. Może na dwa razy jeszcze. Poczekam trochę. No i na pewno chyba pierwsze co, to będziemy chcieli kupić też, myślę, jak już dorobimy się na tych krowach, to będziemy chcieli kupić większy sprzęt do trawy, no bo ta nasza zagrabiarka to jest tak kurecko malutka, że... nie podoba mi się. A żeś pchnął belkę, zaczęła się toczyć, kurwa. Także myślę, że też dokupimy właśnie zagrabiareczkę taką fajną jakąś, żeby miała tak z 8 metrów. No i do tego oczywiście i przetrząsarkę też jakąś większą. No to kiedyś, za dwa sezony się widzimy. Zasiejemy wszędzie soję, to pogadamy. Otóż to. I poeta powie twoje magiczne słowo, a słowo pieniądze się stanie. I tak wyjdzie, że po prostu będziemy najbogatszymi rolnikami we wsi. Czy już jesteśmy jedynymi w sumie, nie? Nie obrażaj. A dobra, pana Sasia nie wolno dyskryminować. Sąsiad jest bogatszy na razie od nas, a Tatrem się budzi. A jo, faktycznie, zgadza się. Jeszcze niedużo brakuje. Ale sąsiad to na usługach jeździ, to wiesz, na usługach to zarobki, kurwa, nie to co u nas, my to tylko ten bidek lepiamy w opie. Czy mówisz, Peter, że my też sobie Tatrę kupimy? Nie patrz, skrzynkę Tatra, nie? O, to jest myśl, to jest myśl. Jedyna Tatra, na którą mnie stać.
O kurde, już 30 minut na ekranie mamy. Także trzeba będzie się żegnać. Dokończymy sobie te zwijanie już myślę poza odcinkiem tutaj. Jak widzicie, że paleta przejedzie dwa razy, kurwa, ja nie przejechałem wcale, bo nie opuściłem podbieraka. Paleta przejeżdża dwa razy, ja przejeżdżam raz i tak czekamy na siebie. Dlatego myślę, że nie ma sensu tutaj tego dalej pokazywać. Dokończymy to poza odcinkiem. No i widzimy się już w kolejnym na zbieraniu belek. Już no dla was to już będzie po prostu jutro. Także no. Dla nas też. Dla nas też zresztą. Zgadza się. To jest profesjonalne zdjęcie. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie w tym odcinku już. To będzie ode mnie wszystko. Dzisiaj jak widzieliście, sianokosy były kontynuowane. Otóż, no tutaj sobie to już dokończymy. Nie będziemy was tutaj obciążać. Ja dziękuję oczywiście za oglądanie. Dziękuję wam za to, że zostaliście z nami do końca. Zapraszam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, do zasubskrybowania kanału. No i oczywiście do wbicia na Facebooka, link w opisie. Tam się pojawiają często zapowiedzi live'ów. Jakieś zdjęcia, czasem z reala, czasem tam z różnych innych rzeczy. Z pewnością z 19 też się będą pojawiały. Jak już ją dostanę, bo jeszcze jej nie mam. Dla was to już mam, ale dla mnie jeszcze nie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję tobie, Paleta, za grę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Cześć! Na razie.